Cześć moi drodzy, teraz przed nami upragniona chwila dla wielu widzów, bo byłam naprawdę długo proszona o ten odcinek, przez niektórych nawet już trochę wyzywana, że ja go nie robię. Więc przed nami Clint Eastwood i odcinek o nim, o jednym z najbardziej amerykańskich aktorów, jakich nam ziemia wydała. Rewolwerowiec, samotna, niezależna postać, no po prostu mężczyzna z krwi i kości, by się wydawać mogło. Ale także dość skomplikowana osobowość i choć jego fanom pewnie wydaje się właśnie, że Clint Eastwood jest tak jak w filmach, człowiekiem bez skazy, dziś troszeczkę to złamie, bo jednak nie brakuje w jego życiu kontrowersji i sytuacji, w których nie zachowywał się tak, jak pewnie chciałby, by o nim mówiono, bo kiedy nawet ukazała się jedna z biografii przedstawiająca tę mroczniejszą stronę Clinta Eastwooda, to Clint Eastwood stwierdził, że to się musi zakończyć procesem. O czym więc mowa, co działo się w jego życiu i skąd te kontrowersje, dziś Wam opowiem. Zapraszam serdecznie. Clint Eastwood urodził się w 1930 roku w San Francisco i już chyba od zawsze robił wrażenie jako ten niesamowity mężczyzna, bo ponoć na porodówce już miał nawet ksywę – Samson. A to dlatego, że gdy się urodził, ważył ponad 5 kg, dokładnie 5 kg 200 gram. Współczuję jego mamie. Sam Clint był młodszym dzieckiem, ma jeszcze starszą siostrę, pochodził z rodziny robotniczej, jego tata pracował jako robotnik, choć trzeba przyznać, że nie zawsze tę pracę znajdował, więc bywały też trudniejsze dla rodziny momenty, kiedy po prostu tych pieniędzy było mniej, bo jedynym żywicielem rodziny była mama, która pracowała z kolei w fabryce komputerów. Raczej nie miał takiego bogatego dzieciństwa, zbyt wielu zabawek, wspominał, że jako introwertyczne dziecko raczej lubił bawić się sam ze sobą albo ze swoim misiem, którego odziedziczył nie tylko po ojcu, ale już nawet po swoim dziadku. Czy miał już wtedy zakusy na aktora? Nic na to nie wskazywało, bo nawet jeżeli chodzi o szkolne przedstawienia, to się do nich nie garnął. Na koncie miał zaledwie jedno przez wszystkie lata edukacji. Udał się do technikum, jednak też to nie był taki najlepszy moment dla niego. W szkole radził sobie średnio, nawet raz powtarzał rok. To też szybko zatrudnił się jako hutnik, pracownik stacji benzynowej, a nawet pianista w domu publicznym. Niedługo później został powołany na wojnę z Koreą. Natomiast w okopach spędził ją w Kalifornii jako robotnik na wojskowym basenie w Forcie Ord. Bardziej niż służbą interesował się jednak córką jednego z oficerów, czytamy w Interi. I tu jest bardzo ciekawa historia. Leciał samolotem i ten samolot uległ awarii, więc Clint Eastwood nie tylko jest takim twardzielem w swoich filmach, ale zdarza mu się także w życiu, ponieważ ten samolot się rozbił nad morzem, a Clint Eastwood według niektórych źródeł przepłynął od 5 do 3 km do brzegu. Tym samym ocalał. W międzyczasie jeszcze zaczął studiować administrację, no i po powrocie ze służby wojskowej zatrudnił się w wytwórni Universal. I tak rozpoczął swoją karierę aktorską. Nie ukrywa się teraz po latach, że bardzo pomogła mu tutaj aparycja. Przede wszystkim to, że jest bardzo wysoki, że był przystojnym mężczyzną. Stwierdzono, że potrzeba takich w Hollywood, więc stwierdzono, że zostanie zaangażowany. Początkowo jego wynagrodzenie miało wynosić $100 tygodniowo, nie za dużo, ale jednak więcej niż gdzie indziej mógł zarobić, więc się w sumie ucieszył. Natomiast filmowcom nie spodobała się jego maniera. Wszystko, co mówił, cedził przez zęby. Teraz już wiemy, że to jego znak rozpoznawczy, a wtedy jednak uznano to za wadę i kolejnym warunkiem było to, że miał się zapisać na zajęcia aktorskie, żeby nauczyć się otwierać swój aparat mowy i mówić pięknie oraz wyraźnie. Zadebiutował w 1955 roku, jednak nie od razu Rzym zbudowano, jego pierwsze filmy wcale nie były jakieś super wypasione. Rozgłos i rozpoznawalność w USA przyniosła mu rola dopiero w serialu Rawhide. Utknął tam co prawda na 7 lat, ale jednak opłacało mu się to, bo początkowo zarabiał zaledwie $750 za odcinek, a pod koniec, po 7 latach już 199 tysięcy za odcinek. Ale praca była ciężka, bo pracował 6 dni w tygodniu po 12 godzin. Przełomem dla niego była współpraca z europejskim twórcą Sergio Leone, ponieważ to właśnie w jego filmach zdobył popularność, ugruntowały też jego pozycję jako znanego na całym świecie westernowego aktora. Dokładnie chodziło o takie westerny spaghetti. I gdyby nie ten reżyser, pewnie nigdy byśmy o nim nie usłyszeli, bo miał przecież zaledwie kilka kiepskich filmów na koncie, no i ten telewizyjny serial. Jego pierwszą poważną rolą był western Powieście go wysoko. Potem wystąpił w Tylko dla orłów, Złoto dla zuchwałych. Na uznanie krytyki jednak musiał trochę poczekać, bo choć publiczność była już zachwycona, to jednak krytyka nie bardzo doceniała to, że był taki powściągliwy przed kamerą, bo przecież niewiele mówił,
kamienny wyraz twarzy. Ludzie to lubili, krytyka nie bardzo. No, potem kilku jeszcze aktorów zbudowało też na tym całkiem pokaźne kariery przecież. Natomiast Clint Eastwood już zarobił sporo pieniędzy i stwierdził, że pragnie niezależności. Skutkowało to tym, że pod koniec lat 60. założył swoją własną wytwórnię. Na początku lat 70. powstaje jego pierwszy film, Zagraj dla mnie, Misty, w którym gra główną rolę. Później stało się to już zwyczajem Eastwooda, że sam reżyseruje, produkuje i gra w filmach, które wychodzą z jego udziałem. Jak sam mówi, zaczął reżyserować nie z jakiejś pasji, choć potem oczywiście pewnie ją odnalazł, ale dlatego, że nudziło mu się to siedzenie i czekanie na planie. I faktycznie, nudy na planie Clinta Eastwooda nie ma za dużo, przynajmniej jest najmniej jak może być, bo sam słynie z tego, że kończy swoje filmy wcześniej, robi jak najmniej dubli, wszystko jest w stanie uchwycić za pierwszym razem, jeśli to możliwe, i nawet udaje mu się tworzyć filmy poniżej budżetu, który zakładał. Ale oczywiście Brudny Harry to jest ta popisowa rola Clinta Eastwooda, z której go najbardziej znamy, która sprawiła, że jest tak zapamiętany. Był rok 1971, kiedy Dirty Harry się pojawił, a potem jego kontynuację. Był to taki sukces, że producenci używanego przez Harry'ego pistoletu Magnum 44 odnotowali rekordy sprzedaży, a filipińska policja nawet poprosiła o kopię filmu, żeby przeprowadzać w ten sposób, czyli wyświetlając funkcjonariuszom ten film, szkolenia. Natomiast oczywiście każdy medal ma dwie strony, no i niektórzy się znowu burzyli, że ten film jest zbyt brutalny, także wobec kobiet. Przed ceremonią Oscarów w 1972 roku długo protestowano, a transparenty protestujących odnosiły się bezpośrednio do Clinta Eastwooda. Clint Eastwood miał wrażenie, dobre zresztą, że każda kolejna rola zagrana w tym stylu sprawi, że wpadnie do szuflady. I choć powoli, to zaczął nieco zmieniać swój wizerunek, ale myślę, że tak do końca mu to nie wyszło. Ciekawostką jest, że kiedy papież Jan Paweł II w 1987 roku odwiedził Stany Zjednoczone, to odwiedził też osobiście Clinta Eastwooda. Clint Eastwood jest mężczyzną, który robił karierę, jak widzicie, przez całe życie, ale największą zrobił już w dojrzałym wieku. Po 60. jest laureatem 4 Oscarów i wielu innych nagród za całokształt twórczości. Nawet kiedyś poprowadził jedną galę Oscarów, przez 4 minuty co prawda, bo prowadzący się spóźnił, a Clint Eastwood stwierdził, że to ogarnie. Najsłynniejsze jego dzieła to Bez przebaczenia, western, który sam wyreżyserował i zagrał też głównego bohatera, a także Za wszelką cenę, kolejny Oscar i nominacje aktorskie. Oraz co się wydarzyło w Madison Country, gdzie z Meryl Streep udowodnił, że stać go również na łzy, czułość i delikatność, czytamy w artykułach. Jest także biznesmenem, posiadał własną linię odzieżową, bo lubi grać w golfa, stworzył tak ową, ma też restaurację i ponoć też jest utalentowany muzycznie i nawet od lat pielęgnuje ten swój talent. Natomiast przejdźmy do tych kontrowersji, bo tak naobiecywałam, ja tu gadu gadu, a wy pewnie myślicie, no i gdzie te kontrowersje? Wszystko się składa. Clint Eastwood idealny. No jeżeli chodzi o życie prywatne, to trochę tutaj będzie jednak tych mniej ciekawych rzeczy. Clint Eastwood jest ojcem 7 dzieci, ale tak naprawdę może być ich trochę więcej. Po raz pierwszy ożenił się młodo, bo w wieku 23 lat, z modelką Maggie Johnson. Nie przeszkadzało mu to być w równoległym związku z inną kobietą i też generalnie właśnie mniej więcej w tym okresie na świat przychodzi jego najstarsza córka. Nie wiadomo do dzisiaj do końca, kto jest jej mamą. Sam kiedy był w tym związku małżeńskim, miał też mieć romans z kobietą, która zaszła w ciążę i oddała córkę do adopcji. Nie jestem w stanie ustalić, czy to chodzi o tę samą córkę, czy nie. Ale 10 lat później dorobił się kolejnej córki ze swoją kochanką, kaskaderką Roxanne. Choć jej istnienie było trzymane w sekrecie przez 25 lat. A Eastwood nie kwapił się do tego, by nadać jej nazwisko. Do przerwania ciąży, w którą zaszła z Clintem, przyznała się również pewna pływaczka, a do romansów 10 innych kobiet. Natomiast jego żona, pierwsza żona, naprawdę bardzo starała się, by to małżeństwo mimo tych wybryków Clinta Eastwooda utrzymać. Początkowo chciała chyba wywalczyć jakieś sobie prawa, nie wiem, chociażby do wierności, separacją, ale później się poddała i stwierdziła, że może dzieci scementują ich związek, bo urodziła Clintowi Eastwoodowi syna córkę. Jednak Clint niewiele czasu spędzał z rodziną, bo bardzo dużo pracował, no i w międzyczasie też pojawiały się inne kobiety, więc naprawdę tego czasu nie było zbyt dużo. Jedną z tych kobiet była kochanka, Sandra Locke. Clint wyznał, że przede mną nigdy nie był zakochany, a nawet napisał dla mnie piosenkę. Ta, która czyniła mnie monogamistą, wzruszała się później Locke. Jednak, kiedy ich związek się skończył dość burzliwie, wyznała, jak to było naprawdę według niej. Miała podczas tego związku usunąć 2 ciąże, nie wiedząc, że w tym samym czasie aktor dorobił się 2 dzieci z inną kochanką, a w ich dokumentach widnieje odmowa uznania ojca
ojcostwa. Zresztą ich związek od razu był kontrowersyjny, bo ona miała wtedy męża, on miał żonę. Jednak i tak trwali przy sobie przez 10 lat. Ale skończyli, tak jak wam powiedziałam, burzliwie na sali sądowej po tym, jak Clint Eastwood pewnego dnia po prostu zmienił zamki w domu i wyrzucił Sandrę z mieszkania. Później podczas rozprawy mówił, że to była tylko jego współlokatorka, więc miał do tego prawo. Kiedy się z nią procesował, miał już nową kochankę, Francis Fisher, która mówiła, że czuje, że między nimi jest coś wyjątkowego. Ale po narodzinach córki, którą mu urodziła Eastwoodowi, odkryła, że ten już ma nową dziewczynę. 35 lat młodszą telewizyjną prezenterkę Dani Ruiz, która również urodziła mu dziecko. To ta, na którą czekałem, mówił i tutaj jednak wziął sprawę w swoje ręce, oświadczył się, para wzięła ślub. W międzyczasie jeszcze był w związku z stewardessą, która urodziła mu córkę oraz syna Scotta. I naprawdę nie wymagajcie ode mnie, żebym to jakoś chronologicznie układała, kto był kiedy, bo szkoda chyba naszego czasu. Generalnie chodzi o to, że było tego dużo, tych związków, jednocześnie dużo też było takich zachowań trochę poniżej pasa w tych związkach ze strony Clinta Eastwooda. No, nieładnie jest nie brać odpowiedzialności za swoje czyny, wyrzucać kobiety z domu, kiedy sobie gdzieś tam wyjdą, albo nie nadawać swoim własnym dzieciom swojego nazwiska, przyznacie. Natomiast związek małżeński, w który wszedł, trwał 18 lat, zakończył się rozwodem. I co ciekawe, cały czas Clint Eastwood miał jednak w mediach, mimo tych skandali, mimo tego wszystkiego, co jednak jest wiadome, choć Clint Eastwood stara się to jakoś tak ukrywać i za dużo o tym nie mówić, w oficjalnych biografiach o tym nie przeczytacie, tych, które on właśnie rekomenduje. Natomiast trzeba przyznać, że faktycznie cały czas ten jego wizerunek był jako taki mąż, ojciec, prawy człowiek, tak jak w filmach. Później spotykał się znowu z wiele, wiele lat młodszymi kobietami, ale uspokajał jednocześnie w wywiadach wszystkich, że 20-latki go nie interesują, bo nie ma z nimi o czym rozmawiać. Natomiast wróćmy do jego pasji. Od lat 90. również produkuje muzykę do filmów, również do swoich przede wszystkim. Od zawsze jest bardzo zaangażowany politycznie. Początkowo mówił, że był republikaninem, później zmienił swoje podejście, teraz przekonuje, że jest członkiem partii libertariańskiej. Chociaż czytałam też opinię, że niewiele osób mu wierzy, że jego podejście jakby trochę teraz jest takie, że właśnie podąża bardziej za tą modą niż za swoimi przekonaniami, ale nie wiem jak jest, aż tak mocno w to nie wchodziłam. Natomiast wypowiadał się wielokrotnie, że jest za zrównaniem małżeństw par homoseksualnych z małżeństwami heteroseksualnymi. Opowiada się także za polityką pro-choice. Czy ja jestem akurat fanką takiego kina, jakie Clint Eastwood często prezentuje? Oczywiście te najlepsze filmy widziałam, bardzo je doceniam, natomiast ogólnie rzecz ujmując, moim zdaniem to jest trochę tak, że tutaj w tych filmach mamy pokazać, że broń jednak rozwiąże każdy problem i ten facet jest w stanie z każdym problemem sobie sam poradzić. Nawet dzisiaj, kiedy Clint Eastwood gra w filmach, kiedy wiadomo, forma już nie ta, bo przecież dobiega 90, no to jest już jednak trochę lat na karku, on nadal jest w stanie wszystkich poskromić, niezależnie od tego, ilu ma napastników przed sobą. Natomiast jeśli was interesuje dokładniej, nie w takiej pigułce, bo ja tu mówię naprawdę w wielkim skrócie, Życie Clinta Eastwooda, to polecam wam książkę Clint, Życie i legenda, bo właśnie to jest ta książka, która jest taka bardziej obiektywna, nie wszystko się Clintowi podobało w tej książce. Kiedy ona wyszła, krytycy ją chwalili za rzetelność, ale bohater wpadł w taką wściekłość, że pozwał autora na 10 milionów dolarów. Ale to, że nie udało mu się ani dolara zyskać w tej sprawie, wskazuje na to, że ta książka jednak mówi dużo o aktorze, więc zachęcam. Ja ostatnio z tatą oglądałam jeden z filmów z Clintem Eastwoodem, jeden z bardziej popularnych, chodzi oczywiście o Gran Torino, w którym wciela się w Polaka, mężczyzna polskiego pochodzenia. Akurat nie jesteśmy tam zbyt dobrze pokazani, jeżeli wszyscy bylibyśmy jak Clint w tym filmie, bo troszkę z nas rasiści, trochę się kaktusimy, nie bardzo lubimy sąsiadów, ale potem się przekonujemy na szczęście, że można jednak żyć dobrze z każdą nacją, więc całe szczęście. Natomiast film mi się podobał, ale tak jak wam powiedziałam, jest według tego schematu. Ale czy wszystko trzeba zmieniać? Nie. To tak jakby powiedzieć, że Steven Seagal nie wygra nagle w swoim filmie, albo że ma jakąś bogatą mimikę pokazywać. To są filmy z Clintem i Eastwoodem i za to je chyba lubimy, prawda? Natomiast Clint słynie z takiego swojego charakteru, jak trochę w tym filmie pokazał. Jest człowiekiem, który zawsze mówi to, co myśli, nie zawsze to, co mu się podoba, choć zdjęcia, które jego dzieci wrzucają na Instagram, pokazują, że jest jednak dzisiaj, po latach, nie wiem jak było wcześniej, być może nie wszystkie dzieci miały porówno, natomiast jest człowiekiem rodzinnym, tych zdjęć razem z tatą jest trochę,
sami je widzieliście w tym odcinku. A Clint Eastwood, jeżeli chodzi o młodsze pokolenia, jest bezlitosny i mówi, że jest to pokolenie mięczaków i lizusów. Tak określa współczesną młodzież, także co będzie, kiedy Clint Eastwooda nam zabraknie? Nie wiadomo, chyba będzie strasznie. Także mam nadzieję, że Clint Eastwood będzie z nami najdłużej, jak to możliwe. I mam też taką nadzieję, że wy będziecie ze mną, bo już niedługo kolejne odcinki. Pamiętajcie, że prezentuję je we wtorki, czwartki i soboty, więc zapraszam was szczególnie w te dni, ale oczywiście poza nimi również. I zapraszam do subskrypcji. Dziękuję wam za dzisiaj. Żegnam się już. Trzymajcie się. Pa!